Biskup nie wytrzymał. Proboszcz zawieszony. W tle miały być kontakty intymne z kobietami. Proboszcz parafii w Lubomierzu, województwo dolnośląskie, Andrzej Eł. Został zawieszony w obowiązkach. Decyzję podjął biskup pomocniczy diecezji legnickiej Piotr Wawrzynek. Związana jest ona ze skandalem obyczajowym. Chodzi o intymne kontakty księdza z kobietami. Oburzony proboszcz zamieścił na stronie internetowej parafii oświadczenie o kłamstwach i oszczerstwach, ale teraz próżno już tam szukać jego stanowiska. K.S. Z parafii pod wezwaniem świętego Maternusa bieżącego miesiąca w Lubomierzu został 3 stycznia zawieszony w obowiązkach proboszcze. Zdecydował o tym biskup pomocniczy diecezji legnickiej Piotr Wawrzynek. W tle mają być kontakty intymne księdza z kobietami. K.S. Proboszcz Andrzej Eł. Z Lubomierza zawieszony. Tymczasem, jak podaje Gazeta Wrocławska, proboszcz Andrzej Eł. Zamieścił na stronie internetowej parafii oświadczenie. Żegna się w nim z parafianami i przedstawia własną wersję wydarzeń. Najwyraźniej było ono w niewsmak władzom kościelnym, bo już zniknęło ze strony parafii. O zawieszeniu powiadomił sam ksiądz, który mszy odprawiać nie może, więc postanowił napisać, co myśli o tej sprawie. Oświadczenie zdążyła sfotografować Gazeta Wrocławska. Zostałem poinformowany, że przeciw mojej osobie toczy się postępowanie kanoniczne. Wcześniej przed wręczeniem dekretu, byłem przesłuchiwany przez sąd kościelny w roli oskarżonego. Akt oskarżenia przeciwko mojej osobie skierowali państwo Monika i Roman R., którzy zarzucają mi intymne kontakty z panią Moniką R. i innymi kobietami z parafii EŚW. Matemusa w Lubomierzu. Lubomierz. K.S. Andrzej Eł. Miał intymne kontakty z kobietami. W komunikacie K.S. Andrzej Eł. Napisał również, że został oskarżony o udzielanie rozgrzeszenia z grzechu cudzołóstwa, który Monika R. miała dopuścić się z nim, a za które grozi kanoniczna kara. Te wszystkie pomówienia są kłamstwem i oszczerstwami, które mają mnie zniszczyć jako kapłana i jako człowieka. Jak informuje TVP3 Wrocław, oskarżony ksiądz podjął decyzję o skierowaniu sprawy do sądu cywilnego, gdzie zamierza domagać się wysokiego zadośćuczynienia za wyrządzone mu krzywdy. Twierdzi, że cała sytuacja miała negatywny wpływ na jego stan zdrowia, prowadząc go do depresji lękowej oraz innych schorzeń. Miał też stwierdzić, że Monika R. podczas oficjalnego przesłuchania przez Radę Parafialną, zaprzeczyła wcześniejszym oskarżeniom. Twierdziła, że nie łączyły jej żadne intymne relacje z proboszczem. Były proboszcz K.S. Andrzej Eł. Apeluje do parafian. Bardzo was proszę, abyście nie wierzyli w oszczerstwa na mój temat. Napawa mnie smutkiem i bólem ta cała sytuacja. Od 22 lat jestem księdzem, bardzo kocham kapłaństwo, staram się pogłębiać moją więź z Panem Bogiem przez codzienną modlitwę, Eucharystię, cotygodniową spowiedź, coroczne rekolekcje kapłańskie, zapewnia ksiądz, cytowany przez Gazetę Wrocławską. Jego oświadczenie kończy się, w zamierzeniu wzruszającą wypowiedzią. Bardzo przepraszam, za wszelkie zło z mojej strony i pokornie proszę o wybaczenie. Jeszcze raz dziękuję Bogu i Wam, że ten krótki czas mogłem posługiwać w Lubomierzu. Państwu R.
Z serca wybaczyłem i modlę się o przemianę ich serc i zrozumienie, jak wiele zła czynią. Niech dobry Bóg wam obficie błogosławi, napisał ksiądz cytowany przez Gazetę Wrocławską.